Wystawa stała Muzeum Jacka Malczewskiego w Gąsce Jesterce, Historia miasta Radomia, ona już pokazuje całą ścieżkę, naszą genealogię taką, powstanie miasta, ale i też najważniejsze etapy w jego życiu. Monografia natomiast uzupełnia całą wiedzę i pokazuje tą sferę badawczą. W październiku ukazał się pierwszy tom monografii Radomia, przedstawiający dzieje naszego miasta do 1795 roku. 7 lutego miała miejsce promocja drugiego tomu, który obejmuje lata 1795-1915. Autorami książki są doktor habilitowany Krzysztof Latawiec, pracownik naukowy Instytutu Historii UMCS w Lublinie i doktor habilitowany Sebastian Piątkowski, pracownik IPN, oddział w Lublinie, delegatura w Radomiu. On dotyka przeróżnych kwestii związanych z dziejami Radomia w XIX wieku i na początku wieku XX. Od kwestii związanych z Radomiem jako jego rolą jako ośrodka administracyjnego poprzez funkcjonowanie mieszkańców miasta w różnych sferach, czy to wyznaniowej, czy gospodarczej, czy własnościowej. Klęski elementarne, rozwój gospodarczy miasta, czyli przede wszystkim handel, rolnictwo, przemysł, kolej. Monografię dziejów Radomia finansują wspólnie miasto Radom i samorząd województwa mazowieckiego. Jej wydawcami są Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska i Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Monografia historii Radomia jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem. Nie możemy mówić o takiej kompleksowej edukacji historycznej, regionalnej bez kompleksowo zebranego materiału od dziejów tych najdawniejszych praktycznie do najnowszych. Budujemy coś, co zostawimy po sobie na kolejne, myślę, dziesiątki lat. To jest niesamowicie ważne jako taki fundament do budowania świadomości lokalnej, no i tej dumy z przywiązania do miejsca. Ostatnie tego typu opracowanie pod tytułem Radom, dzieje miasta w XIX i XX wieku powstało w 1985 roku. Radom czekał na to 40 lat i zasługuje na taką historyczną wiedzę, która ma swoje korzenie w badaniach naukowców. Zresztą zespół, który tworzy tą monografię, świadczy o tym, że to jest naprawdę bardzo dobra monografia, do której trzeba zajrzeć. Tomy trzeci i czwarty mają powstać do 2026 roku.